Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To już 20 dzień listopada, środa, a witam w programie Temat Tygodnia, którym gościem jest inżynier Michał Jelonek, Stowarzyszenie Grupa Morska Cała Naprzód. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dziś będziemy mówić o dużym budownictwie, ale nie tym mieszkaniowym, panie inżynierze, a będziemy mówić o budownictwie drogowym. Można takie określenie użyć, mówiąc o ulicach, jezdniach, że to jest budownictwo drogowe? Tak, będziemy mówić o budownictwie drogowym, a właściwie o organizacji drogowej w mieście. Trochę już pan w Świnoujściu przebywa, bo jest pan osobą przyjezdną, także zdążył pan poznać ten trochę układ komunikacyjny miasta. By się wydawało, że fajnie, bo jesteśmy i żyjemy na wyspie, prawda? Nic rozszerzyć nie można, nic rozciągnąć nie można w żadnym kierunku. Musiałby to wszystko pozostać tak, jak jest. Ale tu jest właśnie jedno ale. Ale stanowi za 4 lata, jak zapowiada wszem i wobec prezydent miasta Janusz Murkiewicz, otwarcie tunelu łączącego wyspę Wolin z wyspą Uznam. I jeżeli do tej pory te właśnie dwa brzegi obsługiwane były za pomocą promów, czy z pomocą promów, tak tutaj dojdzie i prom, czyli centrum miasta, i oczywiście dodatkowo tunel. I tu zaczyna się już teraz zagadka komunikacyjna. Czy zostanie to wszystko tak, jak jest dzisiaj, czy trzeba będzie ten układ komunikacyjny zmienić? To prawda, znajdujemy się na wyspie, która posiada swoje ograniczenia. Wydłużyć się ani rozciągnąć nie da. No i stoimy przed tą planowaną datą otwarcia tunelu i pewnym ryzykiem zwiększonego obciążenia ruchu drogowego w mieście. Każdy z mieszkańców stoi przed pytaniem, jak zorganizować ruch w mieście tak, by był płynny, by nie zagrażał nam, mieszkańcom, przede wszystkim nam, mieszkańcom, na to, by płynnie poruszać się, by dojeżdżać codziennie do pracy, odwozić dzieci do szkoły, do przedszkola i normalnie w nim funkcjonować. To jest dylemat chyba tych wszystkich, którzy poruszają się pojazdami po wyspie, prawda? Bo ci, którzy chodzą pieszo, korzystają z rowerów, nawet i hulajnogi, bo się bardzo modne zrobiły, tego dylematu chyba nie mają. No tak, to prawda, ale także ten ruch samochodowy, samochodów indywidualnych wpłynie na komunikację miejską. Bo jeżeli drogi będziemy mieli zatorowane, to ta komunikacja miejska też nie będzie drożna i potem rzeczywiście zostaje, tak jak pan redaktor powiedział, ruch pieszy bądź rowerowy. Ponad 20 tysięcy pojazdów jest zarejestrowanych. Jest to spora liczba na prawie 40-tysięczne miasto, bo tylu mieszkańców mamy. To się różnie waha. Zatem jest problem, bo 20 tysięcy pojazdów, jeżeli mówimy tylko o mieszkańcach, a dodatkowo dochodzą goście z Niemiec, których też wcale nie brakuje na naszych ulicach, i oczywiście po otwarciu ruchu na pewno zwiększy się ruch gości z zewnątrz. Tak, ponad 20 tysięcy samochodów indywidualnych w mieście i według tego, jak zostało to zaprezentowane nam na prezentacji miejskiej, tych samochodów przybędzie. Natomiast ten ruch mieszkańców, on będzie rozdrobniony, będzie równomiernie rozkładał się na miasto. Trzeba zwrócić uwagę, że po otwarciu tunelu powstaną takie zagrożenia jak dopływ strumieniowy samochodów z tunelu. Zdecydowanie zwiększy się wjazd samochodów od strony Niemiec, zarówno od strony Garcia, jak i Albeku. No i cały czas będzie się rozwijał generator wzmożonego ruchu, czyli strefa nadmorska. Nie moglibyśmy zostawić, po prostu nic nie robić z tym układem, który obecnie mamy. Tak, nie możemy rzeczywiście nic nie robić, zostawić układ taki jest i stworzyć tak zwaną kierunek zorientowany na mieszkańców miasta, czyli wstrzymać ruch drogowy i rozwijać komunikację pieszo-rowerową. Ale nie tędy droga. Należy tak zaprojektować i zmienić układ miejski drogowy, by tą płynność zachować, a nawet i polepszyć. Panie inżynierze, 117 stron zawiera koncepcja systemu zarządzania ruchem w Świnoujściu, przygotowana przez zespół planistów z Krakowa. Ta koncepcja została zaprezentowana 13 listopada na spotkaniu otwartym w sali Miejskiego Domu Kultury. Wydawałoby się, że zainteresowanych oprócz urzędników, polityków, czyli radnych, czytaj inaczej, było niewielkie. Czyżby mieszkańców, czyżby kierowców, czyżby posiadaczy czterech kółek ten temat nie interesował? Nie zgadzam się. Uważam, że jest to temat bardzo ważny i każdy z nich, z tych mieszkańców jest zainteresowany. Natomiast może nieszczęśliwą była pora prezentacji tego opracowania.
Chodzi o godzinę. O godzinę, bo jednak większość z nas pracujących rozpoczyna pracę albo to o 8, albo 10 i kończy ją między 16 a 18. Gdyby rozważyć takie szerokie konsultacje, to ta prezentacja powinna się, w mojej ocenie, odbyć po godzinie 18. Mhm. Koncepcja przedstawiona przez prelegenta, przez osobę, która opracowywała wśród czteroosobowego zespołu, spotkała się z krytyką, nie było żadnej pochwały do tej koncepcji przedstawionej właśnie w sali Miejskiego Domu Kultury 13 listopada, ale nie było też głosów, które mówiły: to nie, ale mam propozycję inną, mam propozycję do rozważenia taką, że będzie to wyglądało w ten, a nie w inny sposób. Wy jako Stowarzyszenie Grupa Morska właśnie z taką koncepcją żeście wystąpili. Tak, wystąpiliśmy z taką koncepcją. Jeszcze wrócę do tego pana, odniosę się do pana zdania. Było szereg zdań krytycznych, a to dlatego, że prezentacja została ułożona w mojej ocenie w nieodpowiedni sposób. Została ona sprowadzona do tego, by tak naprawdę nie od ogółu do szczegółu dojść, tylko zostały przedstawione szczegółowe rozwiązania dla wybranych fragmentów miasta, czy nawet wybranych ulic, które nie dają nam odpowiedzi, wszystkim mieszkańcom, na to, jak to będzie wszystko funkcjonowało w całości. Jak to zatem powinno funkcjonować w całości, patrząc przez Stowarzyszenie Grupa Morska Cała Naprzód? Panie redaktorze, po prezentacji, którą miałem możliwość oglądnięcia nie na żywo, ale w internecie, dokonałem krótkiej analizy i takiego krótkiego projektu, który spotkał się z aprobatą zarządu Stowarzyszenia Grupy Cała Naprzód, Grupy Morskiej Cała Naprzód, i chciałbym Państwu to pokrótce opowiedzieć, a nawet i przedstawić graficznie. A czy coś z tej prezentacji dało się, tej gotowej, z którą przyjechał przedstawiciel Krakowa, firmy krakowskiej, który ją prezentował, uszczknąć i ewentualnie dołączyć do Waszej koncepcji, czy tamtą po prostu odrzucacie? Przedstawiona została, wracamy do innej koncepcji, wracamy do koncepcji swojej, czyli opracowanej przez Grupę Morską. Nie odrzucamy tamtych rozwiązań, bo ja nie znam, jak jest zależność tych wszystkich elementów w całym opracowaniu, w całym wizji na miasto. Mhm. Moje podejście jest zupełnie inne. Ja chciałbym zacząć od ogółu, a szczegóły pozostawić na późniejsze budowanie. Chciałbym przekazać pomysł, projekt na zbudowanie kręgosłupu głównych arterii ulic miejskich, którymi powinno odbywać się poruszanie po mieście, zachowanie tej płynności, a w późniejszym czasie tą strukturę głównych dróg nadrzędnych można obudowywać. Można rzeczywiście później decydować, które drogi zrobić jednokierunkowe, które strefy miasta bądź które ulice zrobić dla łączonego ruchu, dla pieszych, dla rowerzystów i dla samochodów. Natomiast nie było odpowiedzi podczas tej prezentacji na to, jaki jest pomysł na cały ruch. Mhm. Patrząc na mapę, na tą mapę obowiązującą, jeżeli chodzi o rozkład właśnie dróg w mieście, jest problem, żeby płynnie dojechać, patrząc, to będzie dawniej za 4 lata tunel, czyli promy Karsibór i promy Bieliki, dostać szybko, komunikacyjnie do na przykład części uzdrowiskowo-wypoczynkowej. Tak, przy istniejącym układzie drogowym to będzie rzeczywiście problem. Chciałbym teraz przejść może do tego mojego pomysłu na projekt i chciałbym zwrócić uwagę na to, że my mówimy o mieście, o istniejącym organie, w którym niewiele można zmienić w tej części istniejącej. Natomiast patrząc dalekosiężnie i na całość miasta, można taki układ drogowy zaprojektować. Moim pomysłem jest to, by ten układ drogowy miał taką układ centryczno-promienisty z obwodowym, taką obwodnicą okrężną całego miasta. I polegałoby to na tym, by tą centralną część okręgu, tą miasta wewnętrzną, zbudować na ulicy 11 listopada, Konstytucji 3 Maja, Grunwaldzkiej. To jest taki naturalny układ dzisiejszy, istniejący dróg, tak, który w tej chwili okrężnie ogarnia nam i obsługuje centrum miasta. A następnie trzeba byłoby stworzyć obwodową nitkę, która obsługuje całe miasto. I ja bym tą nitkę zbudował na planowanej obwodnicy wschodniej, wraz z wykorzystaniem Wybrzeża Władysława IV, szeroko dyskutowanej ostatnio, czy zasadnie, czy nie, pomysł na budowę ulicy Nowojachtowej, następnie wzdłuż dzielnicy nadmorskiej wróciłbym ulicą Bałtycką i stworzyłbym połączenie poprzez moją koncepcję, poprzez obwodnicę zachodnią. Mniej więcej tak by to wyglądało, jak tutaj zostało przedstawione. Tak. Mamy obwód centralny, wewnętrzny, zewnętrzny. I można sobie wyobrazić teraz funkcjonowanie takiego układu drogowego jak układ wirowy, który
poprzez siłę odśrodkową wyrzuca tych uczestników ruchu centrum poprzez łączniki promieniste do obwodnicy zewnętrznej, a zarazem ten układ wirowy działa w taki sposób, że odsysa samochody z dzielnicy nadmorskiej i otaczającą ten obwód do siebie i rozprowadza tych uczestników ruchu. A jednocześnie łapie nam ruch tranzytowy z Albeku i z Garcu, omijając całkowicie całe miasto. Widzę sporo, również na planie jest litery na niebieskim tle P, to jest parking, rozumiem, tak? No tak. Czy miejsce postojowe. Dosyć sporo tego, tych punktów jest. Sporo, bo te parkingi muszą powstać, one muszą być peryferyjne, po to, by te samochody wjeżdżające do miasta, turystów, którzy są zainteresowani zostać u nas, by zachęcić do zostawienia samochodu na zewnątrz. Zostały tutaj umieszczone parkingi, które są w tej chwili realizowane, które są planowane, ale też nowe, które w mojej ocenie powinny powstać. Jeżeli będziemy wjeżdżać nitką od Garc i trafimy na prawą stronę, na obwodnicę zachodnią miasta lub bałtycką, to tam naturalnym punktem jest parking wielopoziomowy, peryferyjny, by tam zostawić auta. No właśnie, jakoś od tych parkingów, wejdę pan słowo, poziomowych uciekamy, prawda? Staramy się, miasto stara się, jeżeli znajdzie teren gdzieś na parking, to jest to parking tradycyjny na 20, na 30 pojazdów i na tym się kończy. Dlaczego miasto, jak panu się wydaje, nie myśli o parkingach na przykład wielopoziomowych? Ma to proste uzasadnienie, jest to związane z kosztem inwestycji. Zupełnie inne koszty są realizacji parkingu wielopoziomowego, a parkingu naziemnego. Tyle, że trzeba pamiętać o tym, że parking wielopoziomowy na tej swojej powierzchni zabudowy dużo więcej miejsc parkingowych pomieści niż ten terenowy. No więc właśnie. I pewno miasto liczy na jakiegoś inwestora prywatnego, że zapuka do drzwi prezydenta i powie: proszę pana, proszę dać mi niewielką działkę pod parking, ja ten parking wybuduję sam. Jeżeli tacy chętnie się znajdą, to bardzo dobrze. Jeśli się nie znajdą, uważam, że powinno miasto zrealizować takie parkingi. Mhm. Czyli rozumiem, że bez problemu będzie można się dostać. Ten państwa projekt będzie, rozumiem, puszczony jak gdyby w ruch. Zapoznają się również inni użytkownicy, będą mogli się z nim zapoznać. Dziś widzimy my bezpośrednio w programie te właśnie rozwiązania komunikacyjne. Myśli pan, że w trakcie jeszcze konsultacji, dyskusji nad tym właśnie projektem będzie można wprowadzić jakieś zmiany? Tak, oczywiście, panie redaktorze, jesteśmy otwarci na dyskusję na temat tego. Chciałbym tylko powiedzieć, że jeszcze my zrobiliśmy taki plan, taką koncepcję, która w dużej mierze wykorzystuje już realizowane inwestycje, ale też plany inwestycyjne. Czyli rewolucji żadnych nie robicie? Nie wprowadzamy rewolucji takich, że dopiero na otwartej ulicy Wybrzeża Władysława IV, która została niedawno otwarta do ruchu, wprowadzamy zupełnie inne zadanie dla tej ulicy, czyli deptak bądź... Czyli zamykamy ją i przebudowujemy zupełnie. No nie, my szanujemy środki publiczne, żeby tak się nie działo. I proszę zobaczyć, w tej całej obwodnicy zewnętrznej wykorzystana jest obwodnica wschodnia, jest wykorzystana ulica Nowojachtowa. Ona jest wykorzystana w tym takim jakby ostatecznym zakresie, który przedstawiłem, w niecałej swojej długości, która była planowana. Ponieważ można by było mówić o różnych etapach tego układu drogowego. Ja zaplanowałem taki układ, by ruch z dzielnicy nadmorskiej przełożyć równolegle na ulicę Sikorskiego. I tu niezbędny jest łącznik między Sikorskiego a planowaną Nowojachtową i łącznik między Sikorskiego a Bałtycką. To są naturalne rozwoje dla tych dróg, a także rozwoje dla dzielnicy nadmorskiej. Tak to będzie się odbywało, no, dzielnica nadmorska będzie w taki sposób się rozwijała i ten ruch należy w ten sposób przełożyć. Nie powinniśmy rozmawiać dzisiaj o tym, żeby ulicę Żeromskiego zamknąć całkowicie, bo spowoduje to zupełny chaos. Wtedy wszystkie drogi prowadzące od Sikorskiego, łączniki prostopadłe do dzielnicy nadmorskiej, należałoby zrobić drogami dwukierunkowymi, a tego się nie da w sposób taki naturalny wykonać. A rozwiązanie samego problemu, bo tu głównie patrzymy od strony turystów, tak? Szybkiego dostania się do ośrodków czasowych, których nie brakuje, czy wypoczynkowych, i szybkiego z nich powrotu, nie tamując ruchu. Wiadomo, jeżeli na wąską ulicę wjeżdża autokar
zabiera turystów, więc w tym momencie natychmiast blokuje się, zanim stoi sznur samochodów, blokuje się płynny przejazd. To również trzeba by pomyśleć właśnie o tym, że jeżeli odchodzimy od pojazdów indywidualnych, czyli turysta przyjeżdża komunikacją zbiorową, pociągiem czy autokarem, wysiada na wyspie Wolin, przedostaje się promem na wyspę Uznam, to tu właśnie powinniśmy również pomyśleć o dalszym ich dowozie, prawda? Tak, oczywiście, to jest właśnie rozwój komunikacji miejskiej, ale też autobusy, które przyjeżdżają z gośćmi hotelowymi, bo przede wszystkim ta dzielnica nadmorska cały czas powinna być punktem uwagi, tak, bo ona będzie generowała największy ruch. One też powinny znaleźć miejsca parkingowe w mieście, by te auta można było odstawić. W tej chwili tych miejsc brakuje i mamy sytuacje takie, że wielokrotnie te autobusy blokują gdzieś ulicę. Ale jeszcze wracając do Pana zdania, my wcale nie myślimy tylko i wyłącznie o ruchu dla... Opracowując tą koncepcję, wcale nie myślałem tylko o tym, by bronić miasto przed turystami wierzącymi. Myślałem też o tym, by ten układ drogowy nowy, projektowany, wcale też nie dokuczał mieszkańcom. I tak można zobaczyć symbolicznie zaznaczone, nasza nowa planowana obwodnica wschodnia przeprowadzona i zaprojektowana jest w sposób rozcinający dwa cmentarze na dwa. Mhm. Koło radnych Grupa Morska złożyła ostatnią interpelację o wybudowanie kaplicy na nowym cmentarzu. Dobrze zwróciła uwagę radna Mikulska na fakt, iż nie wyobraża sobie, by przez nowo zaprojektowaną obwodnicę wschodnią, która dostaje źródło samochodów z tunelu, by ta droga była zatrzymywana przez konduct żłobny. Dokładnie. Natomiast ja idę dalej i proponuję tak. Oprócz tego rzeczywiście, że ten pomysł na wybudowanie kaplicy na nowym cmentarzu jest zasadny, proponuję wybudowanie kładki łączącej oba cmentarze. Bo bez względu na to, czy ta kaplica się tam pojawi w późniejszym czasie, czy w bliższym, to i tak ten przejście dla pieszych pomiędzy dwoma cmentarzami będzie intensywnie użytkowane i będzie sprawiało pewne ograniczenia. Więc dalszym etapem do rozbudowania tego głównego układu dróg to jest obudowanie w takie rozwiązania infrastrukturalne i pozainfrastrukturalne, by ten ruch był płynny. Czyli tak jak możemy sobie wyobrazić te jakieś łagodzenia łuków, sygnalizacja świetlna, bezkolizyjne przejścia dla pieszych, na przykład w formie tej kładki na cmentarzu. To wszystko jest już elementem wtórnym, którym można obudowywać ten szkielet. No tak, ale o tych wszystkich pomysłach, o których dzisiaj Pan mówi w programie, te pomysły powinny być wdrażane już jak najszybciej. No, za 4 lata otwarty zostanie tunel. Ten ruch pojazdów no, ruszy w miasto i ruszy z miasta, prawda? Więc gdzieś to trzeba, brzydko mówiąc, upchać. Możemy to zostawić i tak myślę, że zaraz zacytowaniu fragmentu wpisu na głównej stronie internetowej miasto, że miasto tak właśnie chyba się będzie przyglądać temu, prawda? Że tunel otwarty, wszystko rusza i zobaczymy teraz, co się dzieje, czyli wrzucamy to na żywioł. Wyobraża Pan sobie takie rozwiązanie? Nie wyobrażam sobie tego i powinniśmy tak naprawdę dążyć, by w tej chwili zidentyfikować najważniejsze rozwiązania, które ten ruch na sam początek usprawnią. Widzę dwa takie elementy, które są najważniejsze. To jest obwodnica wschodnia oraz według mnie budowa rondo na ulicy Grunwaldzkiej z Krasiborską. To są takie dwa elementy niezbędne na pierwszy rzut, które pozwolą ten przyjęty ruch wzmożony z tunelu rozprowadzić po mieście płynnie. Zatem, panie inżynierze, cytat, można go znaleźć na oficjalnej stronie Urzędu Miasta, a jest to taki fragmencik. Bez względu na to, który z zaproponowanych wariantów i w jakiej ostatecznej formie zostanie po konsultacjach z mieszkańcami przyjęty, nie oznacza to, że będzie natychmiast realizowany. Jego wprowadzenie, co zrozumiałe, będzie trwało kilka, a nawet kilkanaście lat. Niedobre pan podejście. To skomentować? Niedobre podejście. Uważam, że, tak jak powiedziałem, zidentyfikować trzeba w tej chwili najważniejsze potrzeby, by ten ruch w tej chwili usprawnić, już się do niego szykować. Natomiast rzeczywiście, patrząc dalekosiężnie, trzeba tak planować, by uwzględnić wiele rzeczy, nie tylko nowy ruch tunelu, żeby obsługiwała ta nowy układ sieci, ale wiele innych rzeczy, jak lokalizacja w przyszłości jakiejś sali sportowo-rekreacyjnej lub innych elementów, które generować będą swoją funkcją wzmożony ruch. Więc planując
nowy układ dróg, należy patrzeć dalekosiężnie, by to pozwolić później na lokalizację nowych obiektów, by wpisywać takie zapisy w planach miejscowych, by można było już dziś zaplanować poszerzenie niektórych dróg albo wprowadzenie nowych dróg. To wszystko trzeba planować naprawdę dalekosiężnie, bo to są inwestycje drogowe, nie należą do najtańszych i też niełatwe są w realizacji. Zatem nie czekajmy do ostatniego dzwonka, który zadzwoni i obwieści nam otwarcie tunelu w Świnoujściu, że wówczas pozamykamy, pozagradzamy i będziemy brać się za przebudowę dróg, bo to już będzie po prostu za późno. Tak, to będzie za późno. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Inżynier Michał Jelonek, Stowarzyszenie Grupa Morska Cała Naprzód, był gościem programu Temat Tygodnia. Ja myślę, że temat oczywiście nie zamykamy, że pojawią się następne koncepcje, jeżeli takowe się pojawią. Chętnie zaprezentujemy je również w naszych programach. Za uwagę dziękuję, Leszek Wątkowski. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Dziękuję, do widzenia.